Witam z Kibaru Cyderz, jestem Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, zobacz, jakie dziury są. O. Przyszło, doszło, znikło. Krzysiu, do roboty. Krzysiu, do roboty. Dobrze, że Krzysiu ma jak robić, bo no niestety jest, mieszka w takiej okolicy, a nie innej. Już dzwonił do mnie, że bardzo możliwe, że nie będzie miał prądu, ale całe szczęście ma. Więc... Więc Krzysiu, lej kumy. A ty dalej się nie zdecydowałeś? Nie, no oczywiście, że się zdecydowałem. Najciekawszą wędkę wybrałem. Najbardziej taką, można powiedzieć, uniwersalną. I będę miał podbolenia, sandacz na woblery i na lekko szczupak. A okej, okay, no to ja tylko tak szybko, bo to akurat nie jest tematem dzisiejszego odcinka, ale wszystkie wędki Hypa są już u nas dostępne w sprzedaży internetowej. A że jesteśmy... po dostawie, bo już się część posprzedawała i zamówiliśmy sobie nowe, to do nas przyszła dostawa, a z tego wiem, to już niektóre modele są niedostępne gdzie indziej, a u nas są jeszcze dostępne, więc zapraszam, są u nas już wystawione na stronie, a my mamy promocję. A w ogóle widziałem, się pytaliście w komentarzach o tą sandaczówkę do 28 gramów, jak ona się sprawuje i czy faktycznie ta szczytówka jest jak wklejka, chociaż to pełny blank, to sobie zaraz do tego przejdziemy. Ale na razie chodźmy, prowadź Marcin do Kejtecha, bo mamy promocję na Kejtecha. A to jest guma bardzo łowna, chyba wszyscy wiedzą i tego specjalnie reklamować nie trzeba. Nie trzeba, ale powiem wam, że ja na Kejtecha prawie nie łowię. Bo nie wiem, zawsze mi się wydawało, że to taka oklepana guma. Pewnie to błąd. Tutaj na pewno mi każdy okoniarz powie, że to błąd. Podstawa, tak jak Twister Relaxa. No okej, okay, okej, okay. Ale na przykład te Easy Shinery 4-calowe, co nie? Mm-hmm. To, że takie dla mnie to są, dla mnie to jest typowa guma zaporówkowa. Wąska, odrobnej pracy. Ja byłem na przykład w Szczecinie na sandaczach, no. To tam waliły w to jak wysok, wściekłe. Tak, jak wściekłe. Ale my 4-calowych nie mamy. Nie, nie mamy. Ale co, nie mieli na magazynie pewnie? Tak. Słuchajcie, mamy Kejteczki. Przy następnej dostawie na pewno będą. Tak? Tak. Gwarantujesz? Gwarantuję. Dobra. Czyli mamy Easy Shinery 2-calowe i mamy Impakty. Impakty, tak. Tak. I co najważniejsze, jest na nie promocja, bo były wystawione po 31,50. Czasami się niektórzy strasznie burzą, bo widzą te ceny, bo tak, Piotrek to wrzuca na sklep, tam robi na to narzut, wylicza marże i tak dalej. A potem my patrzymy, jak to wygląda w sprzedaży internetowej i dopiero się dowiadujemy prawdy, jaką mamy na marży na tym naprawdę, a nie taką, jakbyśmy chcieli. Tak więc ile teraz tej promocji, jaka promocja? A, Swim Impact, Easy Shinery. Tak, Easy Shinery, no. No to one kosztowały taki, no, pierwszy narzut Piotra 31,50, a teraz są za 25,20 za paczuchę. Okej. Okay. Tak, okay. I tu jest bardzo dużo nowych kolorów, które przyjechały, nie było ich wcześniej. To ja pokażę wam te kolorki tak powoli, abyście mogli się... 25,50, tak? 25,20. Tak, nowa cena. Nowa cena. 25,20. Ja w ogóle jak siedziałem tam przy kasie i metkowałem wcześniej. Mhm. Ale masz ten chyta. No mam, jestem przeziębiony. To ja cię na rybach tak załatwiłem. Nie, ja już 2 dni przed rybami tak już czułem, że mi wchodzi coś. Ale jest dziś lepiej. Jest dziś lepiej, okay. Tak. No to dobrze. A nie, to na pewno jak ty pojechałeś zbierać te... Winogron. Winogron ty pojechałeś zbierać, no. Możliwe, tak. A długo te winogrona zbierałeś? Nie, z godzinkę może. Dobra, bo to my zawsze tu się jakimiś pierdolami zaczynamy zajmować. Bardzo ciekawe kolory niektóre były, tak jak pod słońcem sobie sprawdzałem, no to kurde, no tak, petardy to jest... były. No kurde. No, tak zwane wiadomiksy. Wiadomiksy, tak. No to już wam tą kolorystykę tak pokazuję, jeszcze tak hop. Ja na przykład ten kolor bardzo lubię od Kejtecha i miałem na to bardzo dużo koni. Bo to nie tak, że ja w ogóle gumami Kejtecha w ogóle nie łowię. Mam tam zawsze, jak gdzieś tam na przykład jadę do Szwecji, gdzieś dalej, to ja bardzo dużo zabieram gum. A mam tych gum bardzo dużo po prostu i tyle. No i tutaj są Swing Impact, proszę bardzo, na górze. Też jest spory wybór kolorystyczny, ogólnie jest, tak.
Dobrze, no to teraz sobie przejdziemy do następnej sekcji, bo w ogóle dojechały do nas plecionki od Siglona, dojechała dostawa, ale my o plecionkach Siglona, bo zawsze to jest bardzo dużo pytań, to pewnie sobie zrobimy jakiś taki oddzielny odcineczek, sobie omówimy, aby wam tam parę rzeczy powyjaśniać, ale to następnym razem, a teraz sobie przejdziemy, bo pytaliście się o wędkę do 28 gramów. Ale to ta sandaczówka? To jest ta sandaczówka. A, albo znajdziesz mi ją, bo to tak, pewnie tak. Będzie szybciej. 2,51. 2,51, no. Długość... 23. Długość 2,51, długość uniwersalna. To sprawdzi wam się i z brzegu, sprawdzi wam się i z łodzi. Nie jest to żaden problem. Poczekaj jeszcze raz, do 28? Do 28 ona chyba. Nie, to chyba ta krótsza była do 28. Tak? Poczekaj, bo już zapomniałem przez moment. Zgłupiałem. Widzowie, jaką ja wędką sandacze są? Nie, sandaczy... 2,51 do 20. No, już, bo już myślałem, że może... Kurna, pewnie coś mam z baniakiem. Dobra, przygniemy ją najpierw. O, zobaczcie, jak ona się przygina w ten sposób. No i teraz ja sobie wezmę ją jeszcze z drugiej strony, ty ją przygniesz z tamtej. Czyli jak widzicie, wędka ma naprawdę bardzo dużo mocy, jest czym zaciąć, a szczytóweczka, jeszcze Marcinku weź ją z drugiej strony, a szczytóweczka faktycznie, jak to chyba użył któryś z widzów w komentarzu, bo się pytał, czy ta szczytóweczka faktycznie jest tak spolegliwa i czy jest tak czuła. Faktycznie jest tak spolegliwa. No moi drodzy, na pierwszy rzut oka faktycznie robi to wrażenie wklejki. Więc jak ktoś lubi takie wędki, które właśnie wszystko pokazują, to jest to pewne rozwiązanie. I co więcej, no bo to no, wiecie, krótko tym kijem mówiłem, no, miałem na tej wędce jednego normalnego sandacza, który mi spadł, jakieś wyjąłem dwa kruciaki. Ale poholowałem sobie tego leszcza takiego pod czwórkę, no 3,5 kilo to miał na miękko. To powiem wam, że no ten bardzo ładnie ta wędka pracuje pod większymi rybami. I myślę, że w takich ekstremalnych momentach, kiedy nie chce wam się brać drugiej wędki, na przykład do łowienia woblerami, ta wędka też woblera obsłuży. No wiadomo, że nie jest to wędka dedykowana do łowienia woblerów i można znaleźć ciekawsze rozwiązania. Nawet tutaj właśnie spółki Hypa są ciekawsze rozwiązania, które wam pokażę za jakiś czas, jak sobie te wędki obłowię. Ale mówię, tak od biedy to można woblera też spokojnie założyć i nie trzeba się specjalnie martwić, że jak coś strzeli grubego, to że ten kij będzie sztywny i nie zamortyzuje i że ta ryba sobie kotwicę wyrwie. Oczywiście, no co trzeba zrobić, jak się łowi taką wędką woblerami? Załóżmy, że łowicie te sandacze na skoble i macie dokręcony hamulec w kowrotku, to musicie sobie ten hamulec wtedy wyregulować do łowienia woblerami. A jak wyregulować hamulec do łowienia woblerami? No to przecież nie będę wam tłumaczył, bo wy wszyscy to bardzo dobrze wiecie. A jak nie wiecie, to się pytajcie. O, tyle. No dobrze, moi drodzy widzowie, to na dzisiaj wszystko. My się żegnamy. Na razie. Pa, pa. Pa, pa. I do zobaczenia jutro. Nara.